Dzień dobry, cześć, czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł i dzisiaj ze mną jest Lucek. Siemanko, jestem Lucek. Dzikie stunty na motocyklach. Co wy na to? Dzikie upadki i dzikie stunty, ale tak dzisiaj mamy dwa różne motocykle. O, tych motocykli pewnie nie znacie, to są w ogóle no, najnowsze motocykle. Tak. Nie, żartuję. To są Ruffian i Hakuchou. Mój jest motocykl droższy. Paweł powiedział, że go nie ma i musi Ruffianem. O, kosmos! Co? Jak ty to? Ale hahaha, nie wylądowałaś, się nie liczy, okej? Okay? Wylądowałem na głowie. Gdybyś wylądował tam, na głowie. Jesteś obok motocykla, to różnica. Nie, pyk. Jestem na motocyklu, pyk, patrz. Ach, cholera. Bo wiesz co zrobiło się? Latarnia mnie uderzyła w głowę. Ty czekaj, ale to jest w ogóle fajna miejscowa, bo patrz. Nie tylko z tych śmietników da się odbić, ale też tu. Skumaj na to. Skumaj na to, patrz. O się. Właśnie widzę, jakaś latarnia mnie przeleciała tam. Nie, to dobrze. Czekaj, muszę się zawinąć delikatnie. O, ja się zrobię tym prezesem motocyklowym. Niewidzialnym? I... Nie, będę mógł sobie szybko wzywać tego motocykla. Oła, moje plecki! To było niezłe, proszę o GG. Tutaj Paweł, chodź. Będziemy skakiwać na ten budynek, ja bo to jest tutaj. Dobre. Nie, a co? No to muszę cię dogonić. Czekaj, bo moje Hakuchou troszeczkę inaczej skacze. Ja skoczyłem z tego budynku, gdzie tam skoczyłem. Uderzyłem w ten słupek, który tutaj jest taki znaczek taki mały. Plecami i osobno z motocyklem też przeleciałem, także... No, skomplikowana sprawa. No nic, ja muszę zostać przy Hakuchou. A tu mogę wskoczyć. Dobrze, spróbujmy. Bardzo ciekawy motyw, widzę. Skoczmy tam. Paweł. No kurde, moje Hakuchou nie chce się tu wybić. O co chodzi? To jest jakiś... Oj, uważaj! Ale... Dobrze. Twardy murek jakiś tu jest. Dobra, patrz, tutaj Ruffianem, zobacz. Spróbuj tutaj Ruffianem się wybić. Gdzie? Tu jest jakiś twardy murek. Tu, w tamtą stronę, no. No widzę, betonowy pewnikiem. No jakiś... tak, ale chodzi o to, że on jest tak wyprofilowany jakoś bardzo niefajnie. Ale może jak się wysoko koło podniesie? Spróbuj, no. O się! To musiało boleć. Uderzyłem bezpośrednio w mur czaszką, a później wpadłem na dół kolczasty i później jeszcze o beton. Nie, naprawdę bardzo fajny stunt, nie? Podoba mi się. Ale jak ja fajnie leciałem tą masuką, ona się tak wybiła i leciała w powietrzu, jakby dalej siedziała na motocyklu, tak wiesz, nogami w dół i tak jak się obracała. Tak by na kibelku. Nie, dobra, ten... Rozumiem. Tak, dokładnie tak, i się obracała w powietrzu. Ty, ej, ten murek się nie nadaje, on jest za ciężki. Nie, on nie podskoczył teraz. Nie, tutaj się zawsze spada, no. Chyba że bardzo wysoko koło. O się. Nie, ten murek jest jakiś twardy. Nie fajny zupełnie. Ej, gdzie moje moto? Tu. Ja jeszcze raz, ale postaram się nie wybić z krawężnika. Bo ja przeleciałem ten murek, jeszcze nawet w niego nie uderzyłem, już leciałem nad nim. Musiałeś się od czegoś odbić wcześniej. No. A, czekaj, tutaj. Coś jeszcze tu mamy, tu musi coś być, bo tu jest dużo takich różnych śmiesznych wybijek. Jest śmietnik, dobra, jestem u góry. Śmietnik. Shit. Jestem u góry jakby gdyby co, przy tym, o rany, półnagim zdjęciu. Co? Weź to szybko wytnij, żeby ci YouTube nie zbanował filmika. Nie no, żartuję, nie jest aż tak źle. Tu same takie są, kurde. Bez jajuszków, kurde. No to ewakuuj się stamtąd. Szukamy następnego stanta. Tak. Ja już jadę tam dalej. Już widzę, gdzie mogę skoczyć. Ale nie wiem, czy doskoczę. Pewnie nie doskoczę, bo tutaj nie ma hopsalni. Ale doskoczyłem oczywiście. Doskoczyłeś? Oczywiście. Jestem Paweł. Dziki koteł. Dziki koteł stunter. Zatrzymaj się, patrz. Ja ci zaraz pokażę akcję. No, to co mi pokażesz? Patrz. 3, no stoję, patrzę. 2, 1. Wuuu, siema. Ta, ale spróbuj z tego budynku za mną skoczyć. Ja z tego tam z tyłu skoczyłem. Widzisz? No, proszę bardzo. Nie ma za bardzo gdzie. Tutaj BMX-em by się fajnie skakało. Trzeba będzie tu kiedyś BMX-em. I... O nie! Źle mi... No nie, tam się nie da, akurat już próbowałem. Jak się nie da? Da się, tylko jest to trudne. Pyk, pyk, pyk. Chciałem ten motocykl poprawić, ale nie udało się. Jedziemy dalej. Czekaj, jedźmy dalej, dokładnie tak. Szukaj coś dla mnie. Tutaj nie, to było... O, a tutaj coś, czekaj, to są jakieś murki. No, tu się da... Da się latania... Tak, tak, a mało dolatywania. Czekaj. Tu są schodki, podobają mi się. I na ten budynek taki, ten murzyński, czarny. Aha. Dobrze. Próbujemy na ten murzyński budynek, dawaj. To się może udać chyba. Ała, potknąłem się znowu. Czekaj. No ale siądź jest... na niego. No kółeczka przestań się kręcić, kurde. Co jest grane? Znowu zepsuł mi się motocykl. Czemu on tak musi tutaj stać krzywo? O ty grubasie. Weź go. Paweł, to tylko motocykl, on cię nie rozumie. Przesuń go, gruba... Ty grubasie, jeden. Kopnij go, kopnij go. Dobra, naszym celem jest teraz skoczyć na ten budynek jakkolwiek. Obojętnie jak, byleby wskoczyć na ten murzyński czarny budynek. To jest mój motor. Może mi ktoś pomóc? Gdzie ty jesteś? Potrzebuję go przepchnąć kawałek. O, czekaj, się pcha już. O, jest! Dobra, udało się już. Gdzie ty, co? Ty jesteś na górze? Co? Nie. Spróbuję stąd wyjechać. Na górze jesteś. Jak ty tam skoczyłeś? Ała! O rany. Jestem już na dole. Złapałem kaktusy. Ale chyba tam spadłeś po prostu. Znaczy, nie wylądowałeś. Ja byłem pomiędzy, wiesz, ja byłem pomiędzy. Okej, to się nie liczy, bo już się zagrzałem normalnie. Spokojnie, spokojnie. Próbujmy tam. Dobra, czekaj, gdzie ty tam próbujesz? A tutaj jesteś, dobrze. Wiesz, tam znaleźć jakiś lepszy murek. Tu jest w ogóle, o, straż pożarna tu jest w ogóle. Przy okazji widzę. O, ty, tutaj jest wybijka, dobra. Gdzie? Już jadę, no, już jadę. Na ten czarny da się wskoczyć, myślę, że Ruffianem to na 100%. Patrz, tutaj trzeba tak pod kątem wjechać i odbić się od tej barierki. Podnosisz koło i tam wskakujesz. Przed chwilą mi się hachiksu udało prawie. O, tylko trzeba się tutaj rozpędzić. No stąd właśnie, tak tutaj dookoła. No. Dobrze. I potem tam. Tylko nie musisz jechać za szybko. Ach! Dobry stunter. Dobrze, czekaj. Dzięki. No próbuj. Chwilę, no nie mogę tak kręcić właśnie kamerą jednocześnie. O rany. Okej. Patrz, ja tam wskoczę teraz. Luzacko. Ale to... O nie! Hakuchou mi się zawiesiło. O nie! Paweł, o dobra, już nie musisz pomagać, jest dobrze. Podskoczył mi. A to jest w ogóle ten... Chciałem ci powiedzieć, że to jest ten... Posterunek policji, ten ziom. Tam skoczę, to zaczną ci ścigać policjanci. Nie będą, spokojnie. To już jest, już... to jest ten teren policji, gdzie zaczynam ścigać, naprawdę. Obgadałem to z nimi, jest wszystko okej. O szlak! Przejechałem policjanta. Tylnym kołem go uderzyłem w głowę. Tu się da normalnie wskoczyć tam. Ja muszę zadzwonić do Lestera. Panie Lester, Chester, proszę mi tutaj pomóc. Ja wiem, że jedna gwiazdka, ale tam nie będę się z nimi ścigał. No jasne. Dobra, ja szukam jakiejś porządnej stunterskiej... Jestem, Paweł, skoczyłem, zobacz! Właśnie z tej wybijki, co ci pokazywałem. Fajna wybijka. O, ten normalnie. Paweł nie widział, Paweł specjalnie nie patrzy. Na pewno nigdzie nie wleciałeś. Dobra, ja spróbuję teraz. Ten budynek przyleciałem, tutaj śmietnik... Ale fajnie wybija, nie? Widzisz? No śmietniki super wybijają. Patrz teraz. Paweł nie patrzy. Ratowałem! Teraz nie wyszło, ale jakbyś... Musisz zobaczyć minutę wcześniej nagranie. Paweł mnie nie lubi. Czekaj, ja spróbuję jeszcze raz. No gdzie się ryjesz, ty ziomek? Jeszcze tym... Tarcz pożarna, wybijaj! Ach, cholera. Elegancko. Udało się, jeden stąd wyszedł. Akurat ten, którego nie widziałeś. Dziękuję bardzo. Tak? Dobrze poszło? I bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam. Przepraszam, nie chciałem cię uderzyć. W ogóle... Tutaj jest straż pożarna, koło straży pożarnej jest murek, który prawdopodobnie może kiedyś nas wybić. Ten o tu. O, szlak. Jestem na stacji benzynowej. Gdzie ty poleciał? Co? Ja... Co? No jak on tam doleciał? Wybiło mnie. Ale znaczy, wylądowałeś normalnie? Chyba, mnie jeszcze palma wybiła jeszcze dodatkowo, wiesz? Później chyba. A mnie ja się właśnie rozbiłem o palmę. A, rozbiłeś się o palmę? No, o, ale popatrz, mogę zrobić jeszcze dodatkowy stunt, gdyż palma cię wybiła. Palma mi odbiła, tak? Dokładnie. I teraz jest na przykład na budynku obok. W tym momencie. O shit, o shit, o shit, o shit! Ja na palmie prawie byłem. Co to było? Wyskoczymy gdzieś dalej znowu, czekaj, zobaczę gdzieś tutaj jeszcze jest kopsalnia. O, tu można wyskoczyć, na budynek dalej, okej. Dobra, wybija, rozpędzić tygrysa muszę jeszcze, wiesz? No, no, no. Znasz to, czy nie? Tak, tak, tak. Rozpędzony tygrys wszystko przyleci. Tak, tak. Dobrze. To bardzo mnie to cieszy. Czekaj. Rozbiłeś się. Nie, jestem na budynku kolejnym. Zbyt z budynku na budynek skaczę, wiesz? Pierdziele, chyba zaraz zmieniam na inny motocykl. Wow. Kurde. No, teraz jestem tutaj. Jak miło się tu skacze. No Paweł! Jaka miła hopsialnia. Jak mi się to powiedziała. Dobrze, zobaczmy tutaj. To już będzie ciężko, bo mamy rozpęd. Nie, dobra. Pierdziele. Już nie da rady. Już nie da rady. Biele inne moto. Ja mam tutaj takiego. Dobra, to ja wracam, bo strasznie daleko zajechałem. Po dachach. Patrz co ja tu mam. Widziałeś? Zobacz. Ach, fajne. Ale ja spróbuję sobie skoczyć jeszcze raz, zobaczymy czy się uda. Ten moto wybija się ze wszystkiego, nie? Ja, tylko Ruffian. Nie, nie, nie. Teraz zobaczysz. Patrz. Wybiłem się od Pawła i zobaczcie, bez problemu doleciałem. No, właśnie, wybiłeś, na mnie się wybijasz, no. A mnie słabo stanął. Nie, mnie słabo stanął teraz, więc się nie liczy. Ach, tobie zawsze słabo staje. No kurde, nie mogę stąd wyjechać, Paweł, ratuj! Zepsułeś tą stanterską, za pierwszym razem mi wyszło. BF400 jest spoko do takich wybijek małych. Nie, że to się otwiera, nie? Okej. Okay. Patrz na to! Ja mam na dachu, dobra, świetnie. Motocykl na dachu. Możesz ten, weź się prezydentem klubu zrób i sobie go wezwiesz na dół. No, no, no. Tak zrób. Poczekaj, ja szukam. Nie, może jest gdzieś tutaj. Nie, chyba jednak... O kurde, tak na krawędzi. Jeszcze mu się kółko kręci. Cały czas mu się kółko kręci, ja pierdzielę. Yeah, to jest dobry motocykl. Panie. To jest najlepszy BF400, musisz go sobie spróbować, nie? On jest najlepszy, mówię ci. Ze wszystkiego się odbija. Poważnie ci mówię. O. Cyk i patrz. Paweł. Patrz, bo teraz zwróć pojazd. Patrz, wow, i poleciał, zobacz. I ląduje bez problemu na budynku. Ja też skoczyłem bez problemu za pierwszym razem, drugi raz i trzeci raz mi się nie udało wyjść miejscówkę stunterską, tyle ci powiem. Tyle ci powiem, o. O, dziękuję bardzo, że mnie tak brzydko nazwałeś. Nie nazwałem cię brzydko, powiedziałem, że tylko... No powiedziałeś do mnie... Powiedziałem ci powiem. No, właśnie tak powiedziałeś. Dzięki. Nie, nie powiedziałem tego. To jest umiejętność manewrowania słowami. Tak, tak, tak. Dobra, Paweł, co teraz? Ja tutaj skoczę. BF400 jest najlepszy na stunty. To ci mogę od razu powiedzieć. Patrz. Co lecimy go powiedzieć, mówisz? No, no, no. I co tu zrobisz? Nic mi nie staje, no. Dobra, a zobacz teraz. Zobacz jak mi stanie. Patrz. Patrz jak mi stoi, zobacz. Patrz. Tylko czekaj, niech tutaj... Nie, nie, patrz na to. Ops. Dzięki! Nie, myślałem, ale... że mnie... No. Masz BF400 czy nie masz? Kup sobie. To jest zajebisty. Zobaczysz, że nim będzie się inaczej. Mówisz? Następny raz... O kurde, muszę chronić swojej wytwórni. Ty... Wow! Lecę, bo chcę... A! Uderzyłem się kręgosłupem w schody. Ale na szczęście to jest kot. On żyje dalej. To bardzo, bardzo niefajnie. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tu? To fajnie było. Muszę wrócić, bo niestety mój motocykl został, ja wybiłem się na gdzieś 10 piętro z tego miejsca. Spróbuję jeszcze raz. Podobało mi się. plecki całe, więc próbujemy drugi raz. Proszę tutaj bardzo. Już skoczyłem w Hachiksu nawet, to tym na pewno też skoczę. O! O, się wystraszyłem, bo myślałem, że we mnie przywalisz. Miałem taki zamysł. Ale na szczęście jestem dobrym kotełkiem i nie robię takich rzeczy. Co? Gdzie ja wleciałem? Tutaj da się wskoczyć na parking. Na parking da się wskoczyć. No właśnie, gdzieś stąd się wybijałem. Jakoś tak, no. Tutaj wysoko się wybija. Dobra, przeżyłem. Ciapąk? Patrz, man. Tu. Patrz, Uuu, zobacz, Paweł, co się dzieje. Się prawie na parking skakuje. I zamknęli szlaban teraz. No, to mają spóźniony zapłon. Czekaj, tutaj, tu musi być, tutaj się uda. No tam, No, brakowało. tutaj, dobra. Łapu! Pasza. Co to było, Waller? Ale pania ty. To się musi udać, nie? Czekaj, ale no, ja walę tutaj bliżej, ja walę tutaj. Nie, to bez sensu. Dobra, Paweł, wal. Nie, w drugą stronę, będę walił z drugiej strony, dobra? A nie, czekaj, bo to jest ciężko. Wal na ścianę. Wal w ścianę? No, wal na ścianę. What the fuck, tu się da normalnie wlecieć na parking, nie? Tu muszę widzom pokazać, kurde, już to właśnie. Bo to się, wiesz jak to się mówi, wallsie. Wallsie? O szlak, za późno postawiłem. No bo wiesz, wall to jest ściana, nie? No. No to mówisz wallsie. Zaraz mi wytwórnię okradną. Pomożesz mi ją odzyskać? Auć. Czemu ci okradną wytwórnię? No bo zrobiłem się tym prezydentem teraz i uruchomiły mi się te... Rozumiesz klub? Odprezydentuj się teraz. Muszę prezydentem kopać. Cholera. Dobra. No, za wcześnie mi wybiło. Ale da się na parking spokojnie. Znaczy jest to trochę trudne, ale da się. Z tej strony co ja się wybijam i od tego wyższego się spróbuj odbijać. Cię wywali wyżej. Spokojnie. No ja tutaj to już, opanowane. O kurczę, upadłem. Przeleciałem przez parking, man. O, man. Nad parkingiem byłem, też zginąłem. No, ale wyrżnąłem, naprawdę. Dobrze, biegnę z powrotem po mój motocykl. Przerżnąłeś się. No tak troszeczkę. Paweł się przerżnął. Ten mój motocykl stoi po niepociągu. A dobrze, on stoi na drugim torze. Przejdzie ten parking tu. Muszę przeskoczyć. Uuu, ja przeleciałem pociąg. Ja też przeleciałem pociąg. A nie, w sensie ten, jak przebiegłem po nim. Aha. Dobra, już tam jadę do ciebie. Nie, tutaj nic nie ma. Ja tylko patrzę jak na ten parking. Auć. Jak na ten parking wskoczyć tu. Czekaj, właśnie. To jest chyba jedyna wybijka, ale jest to ciężkie. Chyba, żeby było jeszcze... Gdyby... Nie, to jest krzywe. Nie da rady. Tutaj za każdym razem praktycznie wybija z tego. Tylko trzeba uważać, żeby nie za grubo. Trzeba odpowiednio postawić. O shit! Asuka, spadochron! Nie, spokojnie, nie musisz spadochron otwierać. O, przeżyła ty! Przeżyjesz, jak nie otworzysz spadochron, i tak przeżyjesz. O, szlak. Tutaj za grubo trochę wziąłem. Ale Paweł, tu się da na pewno jeszcze. Powiem tak, za grubą dupę. Ej, Ruffianem dasz tu spokojnie radę, mówię ci, bo ja już przeleciałem nawet nad parkingiem. Super. Ja walnąłem ścianę, tuż blisko parkingu. Turbo. Znaczy, przejechałem po ścianie i mi się puścił. Ja nie wiem, czemu się puszcza. Co za ziomek. Oh my god. Oh my god. O nie. Za grubo wziąłem znowu, ale jak weźmiesz za wąsko, to za ten. Co? Znaczy ty mówisz do mnie teraz? A stary, no bo tutaj jest taki murek, jest wysoki i jest niski. No jest wąski. Wąski. Jak wiedziesz na ten, niski, to cię wybijesz za daleko, a jak wiedziesz na ten za wysoki, to możesz spaść i musisz znaleźć taki kompromis. Nie lubię kompromisów, ma być po mojemu. Cholera. Jakim cudem ona nie zginęła? O kurde. Nie no, musi być jakiś daleko. Musi być jakiś sposób. Widzisz, gdzie wylądowałem? Fajnie. Tak, nie? Widzę, w tej uliczce takiej, no. W tej uliczce nieźle. Tam, no. Kurde. Kurde, ale beka. Kurde. Ale poszło. A spróbuję pojechać krawężnikiem, znaczy tym chodnikiem. Po krawężniku chcesz pojeździć? Po krawężniku chodnikiem. Jest! Co? Stary, już byłem prawie, tylko się nie odbiłem tu, gdzie trzeba. Ale już było, tam się można na lampie zatrzymać. O kurde. Tutaj jest fajna wybijka, ja tu muszę widzom to pokazać na live gdzieś, nie? Co? Jak tu tam leciałeś? Patrz. O, shit. Przydriftowałem mordą po murku, asuką. To asuka. Wiesz, morda nie szpanka, nie? Raz. Jak to mówią? Też się nie, to jest bardzo trudny drift. O rany, będę kichał chyba, zaraz coś czuję. Jestem uczulony pewnie na ściany. O. Dobra. Paweł, to się da zrobić, mówię ci, to będzie stunt najlepszy. Tak. Co? A, no dobra. Dobra, teraz ja spróbuję w inne miejsce uderzyć. Tam gdzie ty cepa zwalisz. No próbuj. Okej. Ja już tam zwaliłem, dobrze. O, widzę, dobra. Kurde, jestem na górze. Udało ci się skoczyć? Tak, ale bez motocykla. Nie, udało mi się, ale bez motocykla. Nie schodzi, motocykl jest, że tak powiem, tylko narzędziem. Pamiętaj o tym. No właśnie, O, jak? Nie, czemu mi wybiło w drugą stronę? W bok pewnie, bo Ruffian się tak wybija. Nie, w bok, z boku mi umarłeś? Co się stało? No, musiałem zejść jakoś szybko. Aha, dobrze. Najlepiej jak zejść, najlepiej skoczy na główkę, nie? No, oczywiście, że tak. Czekaj, to jest... Tu. Okej. To jest super wybika. Widzowie, bierzcie BF400 albo Ruffiana i testujcie. Co to było? No, dziwnie jakoś skoczyło mi się. Ale nie szkodzi. Nie szkodzi, wszystko pod kontrolą. Cholera. Wszystko kontroluje, albo inaczej. O nie, za teraz spróbuję. Za słabo. No trzeba wcześniej postawić sobie właśnie. Spróbuję teraz większą prędkość. Kurda, suka. Teraz za dużego wziąłem. Wziąłeś za dużego? O kurde. No nagrywam cię, dawaj Paweł. Ekstra. To była dobra próba. Mogę ci nie mówić, że nagrywasz, bo się spieszyłem. Spieszyłem się kamerą i co? Kurczę. Tlema cię zjadła. Czekaj, pan teraz kotel tak się wstydzi. O, dawaj. O, wleciałem! Jak to tak robisz? Stary, wleciałem motocyklem i stoję i normalnie wylądowałem, to się trzeba od lampy wybić. Motocyklem BF400. Ale zło. Czekaj, zobacz, jak uderzyłeś mniej więcej. Ja w tym samym miejscu mniej więcej, tylko ja za późno zawsze stawiam, wiesz? Ja sam koniec spróbuję postawić ten motocykl, żeby nie obniżać prędkości, ale kurde. Kurde, udało się zrobić. Jest to... No, nie powiem, że mega trudny stunt, ale łatwy nie jest jednak. No nie, no znowu na działki lecę. A teraz za nisko wziąłeś. Spróbuję go jeszcze raz, ale ty, to był normalnie fart, że tam wleciałem, bo odbiję się od tej lampy tam na górze. No. No tak się mówi fart po angielsku, English expression. Dobra. Cyk, jakiś stunt odbika. To co, jedziemy dalej gdzieś, czy jeszcze próbujemy? Tak, jadę dalej właśnie już, bo tutaj mam Rona. Dawaj tutaj, Rona dawaj, no. Ohoho. I ja też od Rona. O się, ty, co? Jestem na billboardzie. A ja przeleciałem... Jestem na skrzyżowaniu. Ja nie poleciałem dalej, ale poleciałem gdzieś wleciałem, mówisz, dobrze. O, tu jest kościół, chodź na kościół. Patrz, kościół jest ten. W kościół nie pozwalali mi skakać. Nie wiem czemu. Patrz, ja już prawie skoczyłem. Aha, cholera, kurde, było blisko. Co tu jest? O, rany. Patrz, ja to skoczę za pierwszym razem, bo to jest BF408. Patrz, jestem. Tutaj ci chodziło? Zobacz. Nie, no tutaj mi nie chodziło, tam gdzieś tam na dzwonnicę byś powinien skoczyć, a nie. Katolicy mnie gonią. Co ty gadasz? No poważnie, zobacz, na czerwono, a u ciebie się tego to nie wyświetla, ale ci co tutaj to im się to nie podoba, że ja tu po kościele skaczę. O rany. Coś krzywo mi skoczyło. Katolicy? No nie, skąd wiesz? No biegnie do mnie. Zobrożone kościoły, ziomek. Ja zobaczę, co pisze. Children of the Mountain Fellowship. A, to chyba jakiś googlowski kościół. Bo jest taki kościół, Google ma swój kościół. Aha. No. Czekaj, tutaj trzeba wskoczyć. O, może od tej tablicy. Coś z tym. Z mountainem. No nie, teraz nie jeździ auta. Holender. Jak stoję, to mi jedzie, no kurde. Panie, wytrzymaj. O, siekierka. A, potrącił mnie. Ty, grubasie, ja ci wytłumaczę, chodź ty. Przed skokiem pamiętaj, chodź, musisz zawsze, musi ci zawsze stać przed skokiem. Tak, jak będzie stał, zawsze, to toż cię uda. To jest połowa sukcesu. Będzie stał, no. Jak stoję, to jest połowa sukcesu już tak naprawdę. O, tak, czekaj, tak. Znalazłem coś lepszego. Wcale nie musisz mieć dużej prędkości. Tu. Nie, no, musisz się rozpędzić. Coś... Rozpędzony tygrys plus stojąc ze stojącym motocyklem, no to wiesz. Próbuję stąd wyjechać. Kurde, ale za dużo tutaj jeździ. Czekaj, ale tu... Tyle ci powiem. A suka, to ty! Wtopiła się w otoczenie. Wsiadaj. Dobrze. Dawaj! Ekstra! O, rozłączyłeś się, rozczłonkowałeś się. Rozczłonkowałem się z motocyklem. Kurczę. Ale tu jest jeszcze rozpędzalnia jakaś. Tu się można rozpędzić, widzę. Bierz i kup BF400, to jest najlepszy motocykl do stuntowania. No i co jest? Zatrzymał mnie mur. Tak, teraz się na mnie... O nie. Co? Ten mur? On może być ciekawy, czekaj. Nie, zatrzymał mnie w miejscu. A to patrz na BF400. To będzie 100%, patrz na to. Drabina nie wywija. Patrz, widzisz? To jest BF400. No, przeleciałem przez kościółek. To jest właśnie BF400. Dlatego, że BF400. Kup sobie BF400. No patrz, mój nie wybija się na tym. Ale mówię ci, kup sobie BF400. Zobaczysz, docenisz to. Na następny odcinek sobie kup BF400 i stuntuj BF400. Zobaczysz, że to z każdego murka się wybijasz, nie? Ziomek, patrz, ja już skoczyłem na kościółek. Z palcem między zębami, nie? Ja już zębów nie mam, ziom. Patrz. Czekam tu na ciebie, Paweł. Przyjedź tu na koniec odcinka. Mówisz? No. Dawaj, Paweł. Jest! Na koniec odcinka przyjechał Paweł, patrz, zobaczcie, ekstra. Jesteś... Na koniec odcinka przyjechałeś. Fantastycznie. Jestem stuknąłeś mnie. Nie, nieprawda. Co się stało? Czemu nie żyjesz? Stuknąłeś mnie. Nie. Stuknąłeś mnie. Tak. Nie, to nie byłem ja. Stuknąłeś mnie. To był Coccolino. Pendolino? Coccolino, to jest taki ten zmiękczacz. O rany, ale to było. To było piękne. O nie, wysadził! Wysadził mi taka człowiek rakieta. Dobra, tym sobie szmatem możemy kończyć ten odcinek, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa. Na razie, cześć.